Cześć, jesteśmy Monika i Paweł. Własnoręcznie zbudowanym kamperem Ciapkiem odkryliśmy piękne zakątki w Anglii, w Walii, objechaliśmy epicką trasę NC500 w Szkocji. W końcu przyszedł czas na cieplejszy kierunek. Rzuciliśmy wszystko i ruszyliśmy w stronę słońca. Jeśli chcesz towarzyszyć nam w tej podróży, subskrybuj nasz kanał. Halo, siemanko, słuchajcie, nasza wielka, długa podróż się w końcu rozpoczęła. Yeah. Jedziemy do Hiszpanii. Tak, zjeżdżamy za chwilę z promu. Podróż promem była dosyć ciężka, bo strasznie huśtało, bujało. W ogóle było bardzo dużo ludzi. W porównaniu do tego, jak płynęliśmy w październiku do Polski, no to wtedy było luźno, tak, pusto, fajnie, można sobie było pochodzić. Tak, bardzo spokojnie. Mało ludzi było naprawdę teraz i warunki pogodowe, i mnóstwo ludzi. I tak po prostu nam podróż zleciała w sumie dosyć szybko. No, dosyć szybko, tak, bo trochę byliśmy też zmęczeni, wyjechaliśmy o 2:30 z domu, bo no, długa droga przed nami, chcielibyśmy dzisiaj jak najwięcej przejechać. Dokładnie, zobaczymy w ogóle, jak to wyjdzie, bo całą drogę w Anglii padał deszcz, teraz też pada deszcz, dopłynęliśmy tutaj do Francji. Ale zobaczymy, może nie będzie padał non stop, może w końcu się pojawi to nasze ukochane słoneczko gdzieś tam. Tak, także zostańcie z nami, a my jedziemy. Pędzimy w stronę słońca. Yes! No i jedziemy w stronę tego naszego ukochanego słońca. Tak, już jesteśmy kilka godzin w podróży przez Francję. No, nie przejechaliśmy jakoś też bardzo dużo, ale to dlatego, że jedziemy drogami niepłatnymi. Tak, omijamy drogi płatne, ustawiliśmy sobie tu aplikację Google Maps, która po prostu no, wyklucza te płatne, piękne autostrady, ale powiem Wam szczerze, że nie jest źle. Jest sporo takich tych wolniejszych dróg, ale dużo jest też dróg ekspresowych, które nie są płatne i na przykład teraz jesteśmy na takim odcinku 260 km, trasa A20 i naprawdę można jechać i jechać, super jest. Tak, jesteśmy zaskoczeni, bo w ogóle te wszystkie trasy są takie prosto wytyczone, tam co jakiś czas nawet między tymi wioskami, co jakiś czas tylko jakieś rondo, ale naprawdę drogi są bardzo dobre, te niepłatne, bo jeździliśmy już kiedyś po Francji, ale właśnie przeważnie autostradami. I są strasznie drogie. No, są strasznie drogie. No i też nic nie można za wiele zobaczyć po prostu z tych autostrad. A tutaj przejeżdżaliśmy przez tyle malowniczych wiosek. Tak. Cały czas podziwiamy tu krajobraz dookoła. Wszystko piękne. Normandia jest piękna, zielona. Mnóstwo farm. Rozległe lasy, których mi bardzo brakuje, na przykład w Anglii. No tutaj jechaliśmy kilkadziesiąt kilometrów, non-stop był las, droga prosta. Podejrzewam, że wybudowana na dawnej drodze rzymskiej, bo po prostu była tak prosta, że jeszcze nie jechałem tak długo, cały czas prosto. Super. No i też dużo jest właśnie takich punktów, parkingów, gdzie można bezpłatnie stanąć kamperem i serwis zrobić albo bezpłatnie, albo za euro, 2 euro nalanie wody, plus tam opróżnienie toalety, wylanie ścieków, to jest praktycznie za darmo. Tak, jedynie bardzo za pobór wody są pobierane opłaty. Tak, bardzo fajnie to jest zorganizowane. Widać znaki, ładnie jest wszystko oznakowane. No, można trafić bez problemu na takie miejsce. Także no, z ciekawostek takich jest jeszcze jedna rzecz, że tankowaliśmy już gaz. Bo w Anglii nie udało nam się przed wyjazdem zatankować, ponieważ... Słuchajcie, jakie jaja w ogóle. Nigdzie u nas... nie było gazu. Tak, u nas w Swindon nie ma. Obdzwoniłem no około stacji, bo chciałem zatankować przed wyjazdem. Nigdzie nie było gazu. W Dover był taki korek, że jechaliśmy inną drogą po prostu, żeby dojechać i ominęliśmy tą stację, w której niby miał być gaz. Ale na dobre nam to wyszło, bo jak zjechaliśmy tylko w Calais z promu, to od razu zobaczyliśmy, że jest stacja benzynowa z gazem i był tańszy niż w Anglii, tak. Nawet, więc czytaliśmy, że nie chcą przeważnie na tych większych stacjach napełniać butli gazowych. Nas też od razu nie można było napełnić, musieliśmy pójść do środka, do stacji i no też tak od razu się nas zapytano, czy jest to do samochodu czy do butli. No. Jak do samochodu, to tak, a do butli to nie.
No ale no, takie mamy sobie przygody i jedziemy. Ale jest fajnie, mamy i przygodę, wyzwania i na razie nam się tu bardzo podoba. Słoneczko już powoli się przebija przez chmurki, także im bliżej południa, tym coraz ładniej jest. Malowniczo jest, naprawdę jest malowniczo, pięknie jest, podoba mi się. Trochę padał deszcz, później był rejon, gdzie było trochę śniegu nawet. No i tak temperatury się zmieniają. Zobaczymy, jak to będzie dalej. I co? Mamy to? Czy jeszcze nie? Jeszcze nie. Jak skończę, to ci powiem, kochany. Ale miejsca są? Tak. Ale gorąco. Bosko. Minęliśmy pewne miejsce, które Paweł chciał bardzo odwiedzić. Tak. No i podjęliśmy decyzję, że wracamy. Dokładnie. Zawrócimy w to miejsce, także nie wiem, kiedy my do tej Hiszpanii dojedziemy, jak będziemy tutaj tak krążyć. No ale jesteśmy w rejonie Oksytanii, ja muszę zobaczyć to miejsce, słuchajcie, no... Muszę. Tak, jest tu w tej okolicy piękny park narodowy, jest dużo zamków, jaskiń, po prostu no... Malownicze, tak, malownicze wioski z epoki średniowiecza, z cudownie położonymi zamkami, no jest naprawdę tu petarda, słuchajcie, ekstra miejscowa. Tak, że... Także ale ja nie wiem, jak ja to zrobiłem, że przejechałem w ogóle zjazd na to miejsce. Myślałem, że jadę w to miejsce, a jednak nie jestem. Także mamy tutaj Carrefour, lodówki, mamy myjkę samochodową i wszyscy tak nas tutaj wkurzają, bo hałasują. Lodówka non-stop, kurde, chodzi i zawijamy się stąd. Tak? No tak, no bo musimy wrócić. Zabukowaliśmy już bilety na atrakcję, którą chcemy jutro odwiedzić, także zostańcie z nami, zobaczycie, gdzie pójdziemy. Dzień dobry, kolejnego dnia. U nas taki burzliwy poranek. Cześć. Znaczy burzliwy nie w sensie, że jest burza, bo obudziło nas piękne wschodzące słońce, które Paweł chciał nagrać z drona. I wyszły widoczki. Z rana nagrywam. I nasz bronek wpadł mi w drzewa. Łamał się gimbal. No i kropelka. Kropelka. W sumie skleiłem, co kropelka ale... sklei, żadna siła nie sklei. Nie wiem, czy to będzie działało, no zaraz zobaczymy, jak to się będzie zachowywać, sprawdzać. No ale pech po prostu. Pierwszy raz wyleciałem dronem na nasze urlopy, pierwszy raz. No, jeszcze nawet nie dojechaliśmy do Hiszpanii, no bo oczywiście cały czas jesteśmy we Francji, a drona już nie mamy, także... No może będzie działał, już nie mów, że nie mamy, bo może będzie działał. Nie, no jeszcze mamy, tylko w Rosji. No i po tym poranku, pełnym wrażeń, jesteśmy na miejscu, które bardzo chciałem zobaczyć. A jest to jaskinia Geffre de Pas d'Irak. Także zapraszamy. Na wycieczkę. Idziemy w dół. Idziemy w dół. 70 metrów głębokości. Słuchajcie. Żeby dojść do wejścia do jaskini, trzeba zejść takimi schodami. 70 metrów w dół. 75. 75 nawet. To jest chyba 500 ileś schodów. 500 ileś? Tak, ponad 500. Na razie przed nami pierwszy odcinek, czyli 207 metalowych schodków. Na szczęście jak będziemy wracać do góry, to jest tutaj winda, więc będziemy mogli z niej skorzystać. Ale ja idę na piechotę.
Póki co idziemy schodkami. O, już się zaczynam bać. Dlaczego? Bo już są skały nad nami. My jesteśmy już w sercu Gefre de Padra. Jesteśmy na 50 metrach głębokości. A nad nami widać dziurę. Można powiedzieć, że jesteśmy w studni. Słuchajcie, jaskinia ta była znana już od wieków, ale w 1889 roku pionierem, który zaczął eksplorować tą jaskinię, był Edward Alfred Martel. Robi się coraz bardziej mrocznie. Tak, już kapie coś z sufitu na moją biedną kamerę. Mówiłam, że to będzie wilgotno. Dobrze, że wzięłam kurtkę przeciwdeszczową. Ja o tym nie pomyślałem. Ale fajnie jest, bo w tej jaskini panuje całoroczna stała temperatura. Wynosi ona 13 stopni. Tak, także trzeba pamiętać, jak się wybiera latem. Żeby się cieplej ubrać. Tak. No już zbliżamy się do podziemnej rzeki. Słychać już jej szum, no ale jeszcze takie jedne strome schody przed nami. Ale jest tutaj cudownie. Zbliżyliśmy się do miejsca, w którym Martel, odkrywca tej jaskini, napotkał trudności. To znaczy rzeka, która tutaj płynie pod ziemią, była już tak głęboka, że musieli tu przynieść łódkę. Tak. No i w tym momencie właśnie resztę tej jaskini zwiedza się na łódce. Więc idziemy śladami pana Martela. I będziemy płynąć łódką. Tak. W jaskini 75 metrów pod ziemią. No więcej już teraz. No teraz to już jest. Teraz już ze stówkę pewnie. Boże, widoki były po prostu przecudne i to jeszcze nie koniec, bo teraz idziemy dalej jeszcze na piechotę, no i później będziemy wracać tą samą drogą zapewne, ale po prostu normalny szok. Idziemy teraz korytarzem, który ma około 400 metrów długości. Doszliśmy do kresu naszej wędrówki, jeżeli chodzi o zwiedzanie rzeki. No i ta rzeka płynie dalej w głąb tej jaskini 19 km i warto jeszcze zauważyć, że speleolodzy odkryli łącznie w całej tej jaskini 42 km korytarzy. No ja jestem po prostu zachwycony, nie mogę uwierzyć, że tu jestem. Jest cudownie po prostu. A teraz udajemy się do najwyższej komnaty w tej jaskini i więcej wam powiem już na miejscu. My jesteśmy w najwyższej komnacie, Salle du Grand Loubet, która ma 95 metrów i jest tutaj jezioro. Słuchajcie, jeszcze powyżej tej rzeki znajduje się piękne turkusowe jezioro. Po prostu coś niesamowitego. Mam nadzieję, że teraz się nie pomylę, ale te stalaktyty na górze są niesamowite, ale te na dole stalagmity to już w ogóle jest coś pięknego. Cudownie to wszystko wygląda tutaj. Jestem po prostu zauroczony tym miejscem. Ile to milionów lat to wszystko masakra musiało być? Normalnie dzieło sztuki. Niesamowite, zobaczcie, to jest niesamowite. Zobacz na to, przecież to wygląda jak jakieś grzyby na przykład. Grzyby? No, tutaj. No i kończymy naszą przygodę w tej jaskini i wracamy łódeczką z powrotem do miejsca, w którym ją zaczęliśmy. To znaczy, no na górę nią nie wjedziemy, jeszcze tylko przed nami kilkaset schodków. No i kończymy naszą wycieczkę w jaskini. Jest po prostu tutaj cudownie. Tak, bardzo polecamy to miejsce. Wstęp kosztuje 19,50 zł jako osoby dorosłej.
uważamy, że jest bardzo tanio, bo po prostu jest tutaj ogrom do zwiedzania. Sama ta przeprawa łódką jest taka bardzo długa, można się zrelaksować, podziwiać no te wszystkie stalaktyty, stalagmity, jest pięknie po prostu. Ja w ogóle nie czułam strachu, chociaż się tego obawiałam, ale po prostu te wszystkie widoki tak mnie zachwyciły, że no, zapomniałam się bać. Tak. Wcale się nie dziwię, że pan Mortel po eksploracji tej jaskini postanowił wykupić całą tą ziemię. Bo po wykupieniu właśnie tej ziemi, jaskini, udostępnił to dla ludzi do odwiedzania. No i chwała mu za to. A my lecimy teraz do miasteczka epoki średniowiecza. Tak, i może spróbujemy tam jakiegoś francuskiego jedzenia. A, dobra, już nie będę się popisywał, bo nie umiem mówić po francusku. Lecimy. Przyjechaliśmy do Rocamadour i to jest tak cudowne miasto, że moglibyśmy zrobić o nim oddzielny odcinek. Moglibyśmy tu się szwendać cały dzień, bo okolica jest po prostu boska. Tak, właśnie tutaj za nami jest sanktuarium. Sanktuarium, na dole przyklejone do skały jest miasto całe średniowieczne, z epoki średniowiecza. I właśnie tam mamy zamiar spróbować jakiegoś francuskiego dania. Kto wie, może będzie ono robione według zasad średniowiecznych, nie wiadomo. W ogóle z tego sanktuarium się schodzi na dół do miasta i... Jest droga krzyżowa, jest droga krzyżowa, tak. Jest taka piękna aleja. Wszystko wyrzeźbione jest, pięknie to wygląda. Naprawdę można się fajnie skupić i pomedytować sobie. No, cudownie tak, idziemy, jest. Schodzimy teraz na dół. Znaleźliśmy taką klimatyczną restauracyjkę przy 13-wiecznej bramie. Mamy tutaj francuski omlet z serkiem Rocamadour, z szynką, do tego sałata właśnie też z jakąś szynką, z orzechami, z przepysznym dipem, białe winko. Palce lizasz po prostu, no. Buon appetit. Buon appetit. Po prostu najlepszy omlet, jaki kiedykolwiek w życiu jadłem. Naprawdę. A to mięsko stwierdziliśmy z Moniką, bo nie rozumiemy francuskiego, ale myślę, że sobie przetłumaczymy. To jest chyba z kaczki, nie? Z gęsi. Z gęsi. No. Salut. Salut. No i przyszedł deser, ciasto gruszkowe z solonym karmelem i bitą śmietaną. Serek Rocamadour. Tak, firmowy z tego miasteczka. Właśnie nas kelner nauczył, jak się to wymawia. No. Wszystko wygląda przepięknie. Zabieramy się do jedzenia. Mogę się doczekać. Miasteczko nas zauroczyło. Rocamadour jest piękne. Tak, jeszcze długa droga przed nami, bo tak, teraz musimy już... się tam wspiąć na samą górę, gdzie to sanktuarium jest i tam mamy ciapkę. Także trzymajcie kciuki, żebyśmy tam doszli w końcu, może się ruszymy. No nie znowu. Wiem, czy po tym jedzeniu tam dojdziemy, ale... Ale mam nadzieję, że ujedziemy jeszcze dzisiaj trochę kilometrów do tej Hiszpanii, naszej kochanej. Dobra, lecimy. Ciężko było, nie? Ciężki, ale wspaniały, cudowny dzień. Schody były po prostu zabójca. Na pewno spaliliśmy całe jedzenie. No i tak to do Hiszpanii nie dojechaliśmy w tym tygodniu, no ale po prostu musieliśmy się tutaj zatrzymać. Francja nas urzekła, słyszeliśmy bardzo złe opinie, ale może to było bardziej związane z dużymi miastami, z autostradami, serwisami przy autostradach, ale jeśli chodzi o prowincję, to jest po prostu cisza, spokojnie. Spokój, mnóstwo bardzo... kamperów na miejscach, w których nocowaliśmy, zawsze mieliśmy sąsiadów.
No i bardzo mili ludzie też, tak. Bardzo pomocni, mimo że braku znajomości języka, no bo nie znamy francuskiego, jakoś się dogadywaliśmy. Fajnie było. Także po prostu cudownie spędzony czas. Mamy nadzieję, że wy też bawiliście się dobrze z nami we Francji, a nie w Hiszpanii. Ale następny odcinek już będzie z Hiszpanii. Tak. To już na pewno dojedziemy. Do zobaczenia w następnym niedzielę. Do zobaczenia, dokładnie. Pozdrawiamy. Kto nas nie subskrybuje, zapraszamy do subskrypcji, do śledzenia naszych przygód. Zostawcie jakiś komentarz, dajcie łapkę w górę i do zobaczyska za tydzień. Pa. Hej. A ta padająca woda non stop jest tak relaksująca. Zresztą... Leć po kamerę. Tyle ci.